Może wejdzie? Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie tego oto naskorowego Mustanga, dodanego w ostatnim DLC. Na start może zobaczmy, jak się prezentuje na nim nałożony hitbox Dominusa. Jakby ktoś nie widział, właśnie takowym posługuje się Mustang. Nie za dużo wystaje, w porównaniu do innych samochodów jest całkiem okej. Wysokość dobra, z tyłu, z przodu, no wiadomo, zawsze troszeczkę będzie to wystawało, ale nie jest najgorzej. Myślę, że nie ma co przedłużać, pora zagrać jedynki. No i dobra, mamy pierwszego przeciwnika, myślę, że zagramy sobie dzisiaj 3 mecze. Jest to taka liczba, która moim zdaniem będzie odpowiednia do przetestowania. Zasadniczo, no w poprzednim odcinku w teście Audi NASCARa już sobie zagrałem Mustangiem, więc coś tam o nim wiem. Ale wiadomo, jedno spotkanie to nie jest wystarczające, żeby przetestować auto. Tutaj zaczynamy od ładnego flika i wychodzimy na prowadzenie. Fajne wznowienie, wygrane. I kolejny fajny fliczek, aczkolwiek przeciwnik się popisał dobrą interwencją w porównaniu do mojego wybicia. Spierdzielamy do obrony. Dobrze, że on trochę spanikował i nie poczekał z tym strzałem. Co ja robię? Naprawdę, dwa największe wylewy w historii nie wiem czego. Kanady. Jakoś spanikowany jestem dzisiaj podczas grania i dlatego tracę kolejną bramkę ze wznowienia. Nie no, to akurat nie dlatego. Dobra, wznowienie wygrane na tyle dobrze, że można się zaraz pokusić o strzelenie w słupek i to dobicie. Proszę, wejdź. Tak jest, 2-2. Proszę, nie udało się zgarnąć przyspieszenia, dlatego jesteśmy w nieciekawej sytuacji, więc żeby ją jeszcze bardziej pogorszyć, nie trafiłem w kolejnego boosta. Dobra, tak żeby jeszcze cokolwiek powiedzieć o aucie, to nie wydaje się tragiczne, wydaje się być całkiem przyjemne do grania, ale moim zdaniem, tak jak już wcześniej zresztą mówiłem, niestety nie wygląda za dobrze. Mogłoby być ładniejsze i to tyle. Mustang jest takim autem, które powinno tutaj królować wyglądem, ale niestety na tle chociażby takiego Nissana, jaki był, to moim zdaniem wypada gorzej, ale na szczęście jest szybkie. Dobra, może uda się coś tu zdziałać. Fliczek i się wywalił teraz przeciwnik, także widzicie, może to kwestia dnia, że każdy się dzisiaj wywala. Ale prawdę mówiąc, jakbym nie wiedział, to bym nie powiedział, że to jest hitbox Dominusa, ponieważ wydaje się to auto być zdecydowanie wyższe. W rzeczywistości nie jest, ale takie się wydaje. Tak samo myślałem, że będzie miało hitbox bardziej oktejnowy i nawet wychodzimy na prowadzenie, o dziwo. Na pełnej! Dobra, jednak nie. Teraz... nie poleciał niestety, ale i tak strzelamy bramkę. Przeciwnik myślał, że już sobie odpuścimy, ale tak jak na torze w NASCARze, będę gadał głupie porównania, więc może się powstrzymam. Fake. I tak jest, strzał pod nim. Myślę, że to było całkiem mądre zagranie. Wyskoczyliśmy, on chciał prejumpować nasze uderzenie, dlatego kopnąłem pod nim. Dobra, tutaj... o, jaki idealny bumpidło. Poleciał, się zawrócił. W sumie nie wiem, czy w NASCARze są dozwolone tak jakby ramowanie, bo z tego co kojarzę, jak widziałem kiedyś jakieś wstawki ze NASCARu, to przynajmniej często się zdarzało tak, że samochody się o siebie nie przewracały, tylko spychały. Ale to chyba jest jakiś faul czy coś, chyba że... nie wiem, w sumie nie znam zasad NASCARu, jest to popularne w Ameryce, więc nie zdziwiłbym się, jakby tam jakby normalne było to, że się ludzie spychają. Strzelamy bramkę na 8-3, jak widzicie, całkiem przyjemny jest ten Mustang. Ale naprawdę ubolewam, że nie wygląda jakoś super wybitnie. Wiadomo, super wybitnie pod względem tego, jakby mógł wyglądać, bo jest to naprawdę hitowe auto i ładna interwencja. Udało się zdemować przeciwnika, pojadę sobie po boosta na spokojnie, on się zrespił po tej samej stronie co jesteśmy. Patrzę do tyłu, podjeżdżam, fejkuję, straszymy go trochę. Udało się go nawet zniszczyć i się poddał, dlatego przechodzimy do drugiego spotkania. Nowy przeciwnik, można powiedzieć nowa era. Nie ma to jak suchar na początek meczu. Wiem, że to jest strasznie suche, ale lubię sobie czasem tak powiedzieć. A zróbmy tutaj, o, specjal dla Bruza. O nie! Tracimy bramkę w najgłupszy sposób na świecie. Ale beznadziejny flick, naprawdę, to mogła być 100% bramka. Ale na szczęście przynajmniej nie stracimy. Chociaż może zaraz będzie kontra. A jolo. Dobra, nie było to najlepsze uderzenie. On z tym już nic nie zrobi, dlatego podlecę do piłki i strzelamy na 2-1. Proszę, odbij się jakoś korzystnie, piłko. Dobra, nie odbiła się korzystnie. Ale...
No nie, myślałem, że się da sfejkować bardziej, ale nie dał prawie wcale. Chociaż tutaj nie powinno być przynajmniej zbyt groźnie. Dobra, nie strzelimy bramki od razu. Okej, trochę... Ale to zepsułem setup. Ale to było słabe. Dobra, jakoś uratowaliśmy piłkę przynajmniej. I znowu nam kradnie. Lecimy na pełnej. Zniszczymy go? Dobra, nie zniszczymy, bo go się trochę wywaliłem. Okej. I znowu się trochę wywaliłem. Dobra, tracimy bramkę za służenie. Tyle, co zepsułem w tej akcji, to głowa mała. Dobra, on pojechał po boosta. Uderzmy jak najszybciej. Może wejdzie. Dobra, nie wywalił się tym razem. Ale teraz się wywalił. Trzeba to jakoś wykorzystać. Dlatego flick w okienko. I nie miał szans. Nie no, naprawdę fajnie się gra tym Mustangiem. I przejeżdżamy pod nim 4-2. Dobra, wznowienie przegrane, ale nie jakoś mega mocno. Aj kurde, uderzyliśmy go, kopnęliśmy go w zderzak, ale niestety nie zginął. Znaczy, nie został zniszczony. Ale zaraz zostanie zniszczony w grze wynikiem czy coś. Albo my zostaniemy. To jest dobra sytuacja na skontrowanie. O tak! Beznadziejny strzał. I beznadziejne odbicie się piłki. A kurde, prawie zadziałało. Ole, w ogóle to wywalił mocarnie. To co robię teraz nie ma najmniejszego sensu, że po to poleciałem. Ale na szczęście on się trochę spanikował, czy speszył, nie wiem, cokolwiek. I nam oddał piłkę za friko. Dobra, może być cienko. Ale przesadził zdecydowanie z tą wysokością. Zbierzmy szybko boosta. Liczyłem, że nas kopnie. O właśnie, kopnął nas. Ale się wywaliłem. Nie wierzę, jakie zwroty akcji. Chciałem, żeby nas kopnął trochę do piłki, żebyśmy nabrali pędu, ale nie opanowałem potem tej prędkości. Ale się wywaliłem beznadziejnie. Coś dzisiaj lubię się właśnie wywalać na prostych zagraniach. Oczywiście to nie kwestia auta, od razu na wszelki wypadek wolę powiedzieć, ale openiki to tutaj siedzą idealnie. Dobra, może nie stracimy po tym wznowieniu gola wyjątkowo. Wywalmy piłkę w ten oto sposób. On... Ma cienką sytuację. Postraszmy go tylko. Wywalmy ewentualnie w ten sposób piłkę. Można jeszcze kopnąć i nawet strzelimy na 6-3. Albo nie, bo się przeciwnik ponownie poddał. Aż dziwne. Nie wiem, mi to tam pasuje, że się poddają. Ostatni przeciwnik na dziś. Jakiś... O, Super Sonic Legend nawet z poprzedniego sezonu. Wznowienie wygrane. Tylko żebyśmy strzelili. Tak jest, 1-0. Czyżby niezawodny fake kickoff miał wejść w życie? O, nawet fajnie zadziałał. W sensie, no zawsze fajnie działa, ale teraz to już w ogóle. Mocny fliczek, tak idealnie, żeby nie trafić. Dlatego może weźmy piłkę z powrotem do obrony. Nie wiem, co on kombinuje, ale trzeba go zaraz pokarać. Mocnym fliczkiem do góry. Aj, kurde, jakbyśmy go zniszczyli, to by było świetnie. A tak, to będzie trzeba może... Kurczę, zastanawiałem się, żeby nie wylecieć. Ale stracimy bramkę bez wylotu, nie potrzebujemy wylotu. Latywać, żeby stracić głupią bramkę. 1-1. Okej, byliśmy szybsi. Sportowe auto zawsze na propsie. I jest! Dobra, zdążyliśmy do tej piłki. W sumie nie spodziewałem się, że się uda. Okej, zgarniamy piłę i mu podaliśmy w zasadzie idealnie na pustą bramkę. Nie tak chciałem to zagrać. Ale nam zabierze przyspieszenie, ale trudno. Trzeba z tym jakoś żyć. No i tracimy bramkę po takim jakimś dziwnym fejku z jego strony. O, kolejne wznowienie wygrane. I mocny fliczek, 3-3, nadrabiamy wynik. Wznowienie jak działało, tak działa. To się chyba nigdy nie zmieni. Chyba, że ktoś mnie już będzie znał! O kurde. Okej, nie dajmy się zniszczyć. I w sumie, dobra, pojedźmy na jakiegoś strzała zaraz. Nie tak to miało wyglądać. W sumie strasznie agresywnie tam spodjechał, mogą mnie zrzucać piłki z dachu. Okej, piłka trochę do boku i bronimy. Chociaż robiło się groźnie. Air dribble bump. Albo nie? Okej, szybki powrót, to jest lepszy plan niż te bumpy. Chciałem go nawet trochę spróbować zniszczyć, ale nie pykło. No zdecydowanie będzie to najcięższy przeciwnik dzisiaj, ale nikt nie będzie ciężki, jak nie będzie istniał. Także demo na propsie. Czuję, że nas zraszuje, dokładnie. 4-3, easy. Kurde, jak wygramy 3-3 spotkania w dzisiejszym odcinku, to chyba będzie trzeba polecić to auto, tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że w przeciwnej drużynie... Feneki, które właśnie w ten sposób trafiają. Czemu to weszło z powrotem? Już liczyłem, że się trochę do boku od poprzeczki odbije, a ta piłka została. Myślałem, że to ja mam szczęście, ale nie wykorzystałem. I po wznowieniu może uda się nie stracić przynajmniej. Dobra, wywaliliśmy mu. Także jest to idealna metoda, żeby stracić bramkę kolejną. No nie, no, kolejny gol dla przeciwnika.
Nos tutaj zahaczył jeszcze. Chciałem go przeskoczyć, ale nie spojrzałem, gdzie dokładnie był. Na słuch podskoczyłem i to nie zadziałało najlepiej. Ale czyżby gol ze wznowienia miał zaraz paść? Dobra, na pełnej. Trzeba zgarnąć to przyspieszenie. Dobra, ładny fake i uda się zaraz strzelić piątą bramkę do kolekcji. Dobra, może wyjątkowo nie zrobimy fake wznowienia. I to też działa, jak widzicie. On się spodziewał, że będę dalej fejkował, dlatego poleciał jakoś mega wolno. My go zaskoczyliśmy i wyrównaliśmy. Teraz można zrobić jakiś dziwny play. Kubuś play. Nie tak to miało wyglądać. Kurde, ale dziwne rzeczy dzisiaj robię. Okej, fajnie by było z tego nie stracić gola i najlepiej go skontrować zaraz. Pierwsza część planu zrobiona. Co do kontry, to może być ciężko, ale próbujmy. Proszę. Proszę, tak jest. 7-7. Udało się jakoś to przepchać. O, wznowienie wygrane. Także fajnie. Nie udało się go zniszczyć, ale też nie chciałem w sumie, żeby on nas zniszczył zarazem. Piłka była po jego stronie, więc bliżej by miał. Po prostu jego by była piłka po zrespieniu się. No, to lekkiego bumpa, ale nic co większego nie dało. O kurde, jaki wyścig tutaj. O życie. Oho. Oho. Dobra, na pełnej. Nie ma co jechać po przyspieszenie. Może wejdzie. Tak jest! Nie no, taka bramka na zakończenie spotkania prawdopodobnie da nam 3 wygrane w dzisiejszym odcinku. Nie no, zważywszy na okoliczności, to naprawdę to było świetne. On na mnie ufał i chciał liczyć na kontrę. Myślę, że nas kontruje i się poddał, dlatego tym takim oto świetnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że po strzelnie takiej bramki jestem zobligowany do polecenia samochodu, ale nie no, tak całkowicie na poważnie, to o ile wizualnie mi się jakoś mega nie podoba ten Mustang, liczyłem, że będzie zdecydowanie ładniejszy, to jeżeli chodzi o gameplay, to jest naprawdę bardzo przyzwoity. Naprawdę solidne auto, myślę, że mogę polecić, jeżeli ktoś chce sobie pograć czymś innym niż Fenekiem, czy tam Dominusem. Na pewno jest to fajna odskocznia, fajna odmiana, także jeżeli tylko komuś się podoba wizualnie ten samochód, ma na niego kredyty i chce kupić pakiet NASCARowy, to naprawdę polecam, solidnie można nim sobie pograć. No i generalnie już nie będę przedłużał, oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji. Elo, elo.